Wokół piłki, sznajpolinanka rzepin, kolejna odsłona. Dzisiaj ze mną jest Paweł Sidorowicz. Pawle, wszystkiego najlepszego. Dzisiejszy solenizant. No, dziękuję bardzo. Które to już twoje urodziny? A kto by tam liczył? No. Nie, 21 urodziny, to bardzo, bardzo fajnie, bo koledzy coś tam przygotowali, jakieś życzenia złożyli, także bardzo dziękuję kolegom i różnym znajomym także, bo to także pamiętali o mnie, także bardzo dziękuję za życzenia. No właśnie, jak to wygląda u was w drużynie? Obchodzicie jakoś specjalnie urodziny? Ktoś stawia? No to jest swoją drogą, nie? A po prostu jest tak, że każdy po prostu podejdzie, piątkę przybije, wiadomo, życzenia jakieś tam złoży, no i tak to wygląda. W prezencie urodzinowym koledzy pomalowali ci szatnie. Tak, jak widać, szatnia nabiera już tam jakichś tam kolorów, fajnie to wszystko wygląda i także wydaje mi się, że to będzie taki początek naszej dobrej ery. Jakby. Grasz na bramce, ale wcześniej występowałeś również na boisku na różnych pozycjach, grałeś w ataku, w obronie. Skąd ta sytuacja, że nagle jesteś bramkarzem od dwóch sezonów? No, tak naprawdę od roku jestem, trenuję na pozycji bramkarza. No to wzięło się to od tego, że po prostu Artur Tomaszyk, kontuzję tam niestety, tam jakaś tam zdarzyła mu się i był tylko jeden bramkarz. No i ja tak sobie stanąłem kiedyś na bramce na jednym z treningów i akurat tak poszło nieźle i tak pomyśleliśmy z trenerem, że może potrenować i coś zawsze jakiś tam drugi bramkarz będzie z tego, ale już jak rok trenuję, jest coraz lepiej, wiadomo, że to nie jest jeszcze to, co powinno być, ale no czekam na ten debiut cały czas i myślę, że kiedyś to nadejdzie ten czas. No tak, w trzeciej lidze jeszcze nie miałeś okazji wystąpić, natomiast w sparingach czy w meczach pucharowych miałeś okazję stać między słupkami, no i wychodziło ci to całkiem nieźle. No to wiadomo, sprawa jest, że to zupełnie jest co innego stać na bramce, a grać w polu. Wiadomo, w polu zawsze nadrobić można ambicją. Jeżeli byłem słaby, to zawsze jakąś tam ambicją mogłem zagrać ten mecz. Wychodziło to nieźle, ale no już na bramce to już jest taka inna sprawa, trzeba mieć jakieś umiejętności. Także tu dzięki Arturowi, który mi bardzo pomaga, dużo ćwiczeń takich typowo bramkarskich. Wygląda to coraz lepiej. Mi się wydaje, że ja jakoś za parę tygodni powinienem już zagrać w tym pierwszym zespole. Czekam na to, naprawdę liczę i mi się wydaje, że niebawem. Tak, to podpowiedź dla trenera Kamila Michniewicza, że Paweł jest gotowy do gry w pierwszym zespole. Dokładnie. To dobra wiadomość. A czy znajomość gry z pola pomaga ci też w staniu między słupkami, w obronie, w bramce? Ja jako, że jestem tam, gram na pozycji bramkarza, to widzę najwięcej w tym momencie i mogę podpowiadać kolegom i przy tym, że grałem na różnych pozycjach, wiem kto gdzie może się ustawiać i jak powinno być ustawione to wszystko, także ułatwia to na pewno. No, póki co niestety najczęściej grasz na ławce, ale to nie znaczy, że tam nic nie robisz, bo mocno żyjesz, podpowiadasz, wspierasz kolegów. No to prawda, ja to, jak koledzy siedzą cicho gdzieś tam na ławce, ja zawsze tak jakby asystent trenera po prostu i żyję. No żyję z drużyną, no tak powinno być, że na ławce musi być taka osoba, która będzie żyć i krzyczę, motywuję kolegów, także mi się wydaje, że to jest pozytywne. Pełnienie obowiązków drugiego bramkarza póki co to nie jedyna twoja funkcja w zespole, to nie jedyne twoje zadania. Powiedz coś więcej o tym, co jeszcze wykonujesz, czego czasami nie widać na meczach. No, zajmowałem się jeszcze tam trenowaniem młodych chłopaków. Z Adamem Popkowskim razem trenowaliśmy Rzaczków. No, mieliśmy jakiś tam sukces. Tam gdzieś do finału północy województwa lubuskiego się dostaliśmy. No już do finału wojewódzkiego tam już no, zabrakło trochę, ale mieliśmy fajny zespół, fajnych rodziców, którzy nam bardzo pomagali. Oprócz trenowania jeszcze tam wcieliłem się w rolę masażysty i też jakoś tam sobie radziłem, no także no, trochę tego było, po zawodnika w polu, masażystę i jeszcze trenera grup młodzieżowych, także jestem taką żywą postacią tego klubu, tak jakby. Koledzy sobie czasami żartują gdzieś tam na treningach, żebyś ich pomasował? Tak, no oczywiście, jest dużo propozycji takich, żeby boli mnie czwórka, tutaj rozmasuj kolano, tak, no ale jak proszę, no to trzeba już mi wymasować, prawda, no bo jednak praktyka jest najważniejsza, nie?
Masz dzisiaj urodziny, dlatego na koniec takie pytanie, czy chciałbyś kogoś pozdrowić z tych, którzy będą oglądali ten nasz fragment? No jasne, chciałem pozdrowić wszystkich moich znajomych. No dziękuję serdecznie za życzenia oczywiście. Moją rodzinę, tak? No, wiadomo, no, rodzina jest najważniejsza, bardzo mi kibicują, zawsze wspierają mnie. Także serdecznie pozdrawiam i rodzinę moją, i znajomych moich. Także serdecznie pozdrawiam i dziękuję za życzenia. Dziękuję, tyle Paweł Sidorowicz. Dziękuję.